Mamy daną funkcję wymierną q od x, i mamy za zadanie opisać zachowanie funkcji q wokół jej pionowej asymptoty x równa się minus 3. No to jak zwykle zachęcam Cię, jeżeli wiesz mniej więcej o co tutaj chodzi w tym zadaniu, to wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać, zanim rozwiążemy je razem. No właśnie, przypomnę może szybko, co to jest asymptota. Jak mam wykres jakiejś funkcji i tutaj akurat w punkcie minus 3. Spodziewamy się asymptoty. To, to jest taka sytuacja, kiedy wykres funkcji dąży do takiej pionowej linii. Może dążyć do plus nieskończoności, może dążyć do minus nieskończoności. Teraz narysowałem z lewej strony, ale może też z prawej strony dążyć do plus nieskończoności, może z prawej strony dążyć do minus nieskończoności. Są takie różne możliwości. Teraz musimy rozstrzygnąć, które z nich tutaj zachodzą w tym konkretnym przykładzie. No to, ponieważ tutaj będziemy musieli rozstrzygać o znaku tego wyrażenia w otoczeniu minus trójki, no to najwygodniej jest zapisać to wyrażenie w postaci takiej, gdzie liczniki i mianownik mamy w postaci iloczynowej. W mianowniku tutaj nie ma co rozkładać na czynniki, bo to już jest nierozkładalny w wielomian pierwszego stopnia, ale możemy licznik rozłożyć na czynniki. No to musimy tutaj znaleźć liczby takie, że ich iloczyn będzie 2, a suma będzie 3. To, to łatwo jest zgadnąć, że trzeba wziąć x plus 1 razy x plus 2. Jak nie wiesz, skąd się bierze taki rozkład, no to zachęcam Cię do obejrzenia filmu na temat rozkładania trójmianu kwadratowego na czynniki. No, ale możemy sprawdzić, że to jest dobrze. 1 razy 2 to jest 2. 1 razy x dodać 2 razy x to będzie 3x. x razy x to jest x kwadrat. No i teraz tutaj, jak mam taką postać iloczynową w liczniku mianowniku, to łatwo jest określić znak tego wyrażenia patrząc na znaki wszystkich pojedynczych czynników. No, i tutaj widzimy, że te czynniki zmieniają znak. Mianownik zmienia w minus trójce. Tutaj ten czynnik zmienia znak w minus jedynce, a ten w minus dwójce. Ja teraz narysuję oś liczbową, gdzie zaznaczę wszystkie te punkty, które tutaj mam wyróżnione. Przede wszystkim minus trzy jest tym naszym wyróżnionym punktem, tym najbardziej charakterystycznym. Potem mamy minus dwa, minus jeden. No, mogę tutaj jeszcze mam miejsce, mogę zero zaznaczyć. No dobrze, no to teraz popatrzmy, o co nas pytają. Tutaj na przykład nas pytają. Co będzie, kiedy x dąży do minus 3, a ten minusik u góry tutaj oznacza, że dążymy z lewej strony, tutaj wszędzie jest taki minusik. Tutaj wszędzie jest pytanie o to, do czego dąży wartość funkcji, jak x dąży do minus trzeciej z lewej strony, z lewej strony, czyli od strony x mniejszych od minus 3, czyli x mają być mniejsze od minus 3, czyli dążymy tutaj od tej strony, od lewej, od strony mniejszych x niż minus 3. Z tej strony dążymy. No to popatrzmy na lewo od minus 3, jaki jest znak tego wyrażenia. No, mianownik, jak mamy liczbę na lewo od minus 3, mniejszą od minus 3, dodamy do tego 3, to będziemy mieli liczbę mniejszą od 0, czyli mianownik jest ujemny. Tutaj, jak do liczby mniejszej od minus 3 dodam 1, to będę miał liczbę mniejszą od minus 2, czyli ten czynnik jest też ujemny. Tutaj, jak do liczby mniej, mniejszej od minus 3 dodam 2, to będę miała liczbę mniejszą od minus 1, czyli ten czynnik też jest ujemny. Minus, minus. Pomnożone dadzą plus, ale podzielone przez ujemne wyrażenie dadzą minus. Mamy tutaj trzy ujemne czynniki, więc ostatecznie całe to wyrażenie będzie ujemne. A zatem nasza funkcja będzie dążyła do minus nieskończoności. Wiemy, że licznik dąży do jakiejś ustalonej liczby, mianownik maleje do zera, więc wartości dążą do czegoś bardzo dużego co do wartości bezwzględnej, ale ujemnego, czyli minus nieskończoność. Czyli to są które możliwe odpowiedzi? Tutaj mamy minus nieskończoności i tutaj, czyli. Widzimy, że ta odpowiedź jest poprawna i ta odpowiedź jest poprawna, ale musimy jeszcze sprawdzić ten drugi warunek, który dotyczy te, tego, kiedy x dąży do minus 3 z prawej strony. No to na razie wyeliminowaliśmy te dwie odpowiedzi. Wiemy, że one nie mogą być poprawne, bo tu mamy plus nieskończoność. Tutaj może, żeby jeszcze lepiej to sobie zwizualizować, to może obliczmy Q dla jakiejś liczby na lewo od minus 3, ale bliskiej minus 3 powiedzmy, weźmiemy minus 3,1. To wtedy tutaj mamy w liczniku minus 2 i 1, minus 2,1 pomnożone przez minus 1,1 i podzielone przez minus 3,1 dodać 3 to będzie minus 0,1. Widzimy, że tutaj mamy 1 dziesiątą w mianowniku, czyli tutaj licznik dąży do czegoś bliskiego dwójki, a mianownik to jest minus 1 dziesiąta, czyli odwrotność 10 to jest 10. Mnożymy to przez 10. Widzimy, że to będzie dosyć duża liczba. Gdybyśmy tutaj na przykład dopisali jeszcze jedno 0 przed tą jedynką, specjalnie zostawiłem trochę miejsca, no to wtedy tutaj byśmy mieli przez jedną setną. I wtedy ten mianownik, który jest bliski dwójki, by był mnożony przez 100. I tak dalej. Gdybyśmy się zbliżali do tej trójki z lewej strony, widzieli, widzimy, że tutaj byśmy mieli bardzo dużą co do wartości bez liczbę, ale ujemną. Więc widzimy, że tutaj rzeczywiście jest taka sytuacja, że to dąży do minus nieskończoności. To jest ta sytuacja. No dobrze, to teraz popatrzmy, jak jest z prawej strony. Z prawej strony, czyli ograniczymy się do tego przedziału od minus 3 do minus 2. Taki przedział. I tutaj. Po to, żeby nie zastanawiać się, co będzie. Jak będzie się zmieniał znak na, na prawo od minus dwójki. Tak interesuje nas tylko tutaj, co się dzieje w pobliżu tej minus trójki. Więc popatrzmy, jakie są znaki tych wszystkich czynników w tym przedziale. No to tutaj widzimy, że tak, ten, to wyrażenie w mianowniku. Teraz mamy x większe od minus trójki, czyli to jest dodatnie wyrażenie to w mianowniku. Tutaj, jest, jak jesteśmy w tym przedziale, to to nadal jest ujemne. I to też nadal jest ujemne, bo to. Staje się dodatnie dopiero na prawo od minus dwójki, a to staje się do, 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 dodatnie dopiero na prawo od minus jedynki. Czyli licznik nie zmienia znaku, ale mianownik zmienił znak. Czyli teraz mamy minus minus, to da nam plus podzielić przez wyrażenie dodatnie, więc widzimy, że z prawej strony ta funkcja musi dążyć do plus nieskończoności. Czyli wtedy, kiedy tutaj mamy taki plusik, to to oznacza, że dążymy do trójki z prawej strony, tak jak narysowałem. No i widzimy, że tutaj spośród tych dwóch odpowiedzi tylko ta to spełnia. Tutaj mamy x dążące do plus nieskończoności, a tutaj mamy minus nieskończoności, czyli to jest na pewno źle. Czyli widzimy, że to jest poprawna odpowiedź. Tutaj możemy zakolorować. I znowu, żeby sobie jakoś to zwizualizować, to możemy obliczyć na przykład Q od jakiejś liczby blisko minus trójki, ale z prawej strony, na przykład -2,99. To ile to będzie? No, w mianowniku będę miał Minus 2,99 dodać 3, czyli plus 0,01, jedna setna, a w liczniku tutaj mam do tego muszę dodać 1, czyli będę miał minus 1,99 pomnożone przez minus 0,99 i widzimy, że znowu licznik jest bliski dwójki, a mianownik jest jedna setna, czyli to jest to samo, co mnożenie przez 100. Jakbym tutaj dodał kolejną dziewiątkę, no to licznik się nie dużo zmieni, a tutaj będziemy mieli mnożenie przez 1000 i tak dalej. Widzimy, że to wyrażenie z prawej strony rzeczywiście dąży do plus nieskończoności, czyli to jest wtedy ta sytuacja. Z prawej strony dąży do plus nieskończoności, no i wybieramy właśnie tę odpowiedź, która odpowiada tym granicom, które znaleźliśmy. Z lewej strony do minus nieskończoności, z prawej strony do plus nieskończoności.